Witam serdecznie na moim kanale. Jeśli jeszcze nie szukaliście skrzyń w śniącym mieście, zapraszam do oglądania. Aby znaleźć wszystkie 30 skrzyń i odhaczyć triumfy z nimi związane, musimy rozłożyć zadanie po 10 na każdy tydzień ze względu na rotację klątwy. Aby rozpoznać, która klątwa obowiązuje aktualnie, musimy otworzyć mapę śniącego miasta i zobaczyć, gdzie znajduje się Petra Veni. W śniącym mieście mamy 3 główne regiony, w których może się ona znajdować. Mgły Divalian, Mielizna i Rea Silvia. Jeśli Petra znajduje się w regionie Rea Silvia, oznacza to klątwę najsilniejszą. Jeżeli znajduje się na Mieliźnie, oznacza to klątwę najsłabszą, a jeżeli na mgłach Divalian, klątwę średnią. Każde 10 skrzyń z danego nasilenia klątwy musimy więc znaleźć w odpowiednim jej natężeniu. Aby znaleźć skrzynię, musimy być pod wpływem wstąpienia, czyli wypić nalewkę floretu. Aby to zrobić, klikamy na nasz ekwipunek, nalewkę, która trwa do około 25 minut. Nalewkę możemy zdobyć poprzez zadania ze śniącego miasta. Możemy ją także zakupić u Petry za gałęzi barionu lub u Hugina. A więc zaczynamy. W dzisiejszym poradniku przedstawiam drogę do skrzyń dla klątwy średniej. Jako pierwszą znajdziemy skrzynię na mgłach Divalian. Wypijemy naszą butelkę floretu i podążymy na wprost do drzwi sanktuarium. Po jego lewej stronie, nad przepaścią, znajduje się pierwsza platforma. Powoli skaczemy, by nie spaść. Jeśli nie widzimy kolejnej platformy, staramy się podejść jak najbliżej krawędzi, a wtedy ukaże nam się kolejna. Nie śpieszymy się. Druga skrzynia znajduje się w Zatoce Zatopionych Życzeń. Teleportujemy się na mgły Divalian i odwracamy się. Tam znajduje się wejście do zatoki. Po wejściu zabijamy pojawiający się trasz. Gdy to zrobimy, kierujemy się na skałę ku lewej stronie z porośniętym drzewkiem bonsai. Będąc pod wpływem wstąpienia, zobaczymy na jej szczycie skrzynię. Kolejną skrzynię znajdziemy w komnacie Gwiezdnego Światła, w rejonie Rea Silvia. Kierujemy się więc od mgieł Divalian ku Rea Silvii. W miejscu, gdzie na mapie znajdują się 3 połączone koła, od strony lewej schodzimy zieloną trawką wzdłuż skalnej ściany, skaczemy na dół na wystającą półkę, by dostać się do komnaty. Na samym początku zabijamy strzelające do nas potworki i skaczemy na balkon znajdujący się po prawej stronie. Ponownie zabijamy potwory. Po zabiciu bossa skupiamy się na potworach po lewej stronie.
widzimy w oddali portal. O tym w innym poradniku. Kierujemy się platformami. Nasza skrzynia znajduje się dość wysoko, więc powoli skaczemy z jednej platformy na drugą. W następnym skrzynie znajdziemy spoczynku Apeliona. Kierujemy się więc na mieliznę i stamtąd w kierunku jaskini. Zabijamy cały trasz z jaskini, również końcowego bossa. Po jego zabiciu, stojąc przy skrzyni, odwracamy się i zobaczymy niedaleko fioletowy kryształ. Nasza platforma znajduje się tuż nad nim. Kolejno skaczemy po platformach do skrzyni. Teleportujemy się na mgły Divalian, by dotrzeć wróbelkiem do mielizny. Gdy zobaczymy na ekranie nazwę mielizna, kierujemy się lekko w lewo. Widzimy wysoki posąg. Dostajemy się na niego skacząc po pagórkach, aż dotrzemy na szczyt. Stojąc na płaskiej powierzchni, widzimy głowę posągu. Aby ukazała nam się platforma, musimy skoczyć albo na głowę, lub po jego prawej i lewej stronie. Co próbuję tu pokazać, znajdują się dwie pomocnicze platformy. Skaczemy po kolejno pojawiających się platformach. Powoli, ścianki są tutaj śliskie i cienkie, łatwo spaść w dół. Aż dojdziemy nad głowę posągu. Delikatnie skaczemy w dół na pojawiające się półki, czekamy aż się pojawią i skaczemy tak, by nie spaść w dół. Na ostatniej z nich znajduje się nasza skrzynia. Będąc w tym miejscu, możemy zeskoczyć na dół. Podążamy do ogrodów Essini prowadzącą ścieżką. Przechodzimy kolejne areny z potworkami, omijając wodospad po prawej stronie.
i dochodzimy do okrągłej posadzki z następnymi potworkami. Pozbywamy się ich. Wzdłuż balustrady pod wpływem stąpienia widzimy wystającą półokrągłą platformę. Skaczemy na nią. Na końcu puzli znajduje się skrzynia. Siódmą skrzynię znajdziemy w rdzeniu Keresa. Udajemy się więc na teleport do mgieł Divalian. Następnie naszym wróbelkiem jedziemy na wprost i skręcamy w lewo przez jaskinię do rdzenia. Skaczemy przez przepaści. Gdy dojdziemy do mostu, w jego połowie skaczemy na pojawiające się platformy. Ponownie na drugą, by dostać się na przeciwległy skrawek ziemi. Wchodzimy na most. Po jego lewej stronie, mniej więcej w połowie drogi, znajdziemy platformę, na której znajdziemy naszą skrzynię. Skrzyniem numer 8 znajdziemy w zgromadzeniu. Aby tam się dostać, możemy z ostatniego miejsca wrócić po platformach na drugi brzeg i wejść w portal znajdujący się w jaskini, lub ponownie od mgieł docieramy na most w rdzeniu Keresa i skaczemy ku jego prawej stronie na pagórki, by dotrzeć do portalu. W zgromadzeniu udajemy się wprost korytarzem, omijamy świecący kamień i dochodzimy do otwartej sali. Nad nami znajduje się skrzynia. By tam dojść, mamy dwie drogi. Albo podążając lewym korytarzem, znajdziemy na końcu globus, na który skaczemy i z niego odbijamy się pomiędzy ścianami na platformę, lub skaczemy z przeciwległej sali. Pokażę tą drugą drogę schodząc. Następną skrzynię znajdziemy w Samotni Wieszczy. Aby tam się dostać, z tego miejsca, gdzie otwarliśmy skrzynię w zgromadzeniu, skaczemy na dół. Wracamy do rozwidlenia, gdzie na wprost widzimy świecący kamień, a po prawej stronie w oddali posąg. Wybieramy więc drogę na posąg, omijamy go i wchodzimy do kolejnej sali, w której znajduje się posąg wielkiej bogini. Podążamy tutaj ścieżką, aż dojdziemy do teleportu. Wchodzimy do niego i tu uwaga, bo po przejściu przez teleport jest to trochę mylące,
Gra wyrzuca nas na zieloną trawkę. Musimy po prostu zawrócić z powrotem w jaskinię. Omijamy salę, kierując się ku lewej stronie, aż dojdziemy do windy. Naciskamy na kamieniu. Winda bierze nas w górę. Kierujemy się poziom wyżej po schodkach, pozbywając się traszu, aż dojdziemy na górny taras. Kierujemy się w prawo ku przepaści. Zobaczymy pojawiającą się platformę. Radzę wybić potworki z tej sali, łatwo mogą nas zabić na platformach. Naszą ostatnią skrzynię znajdziemy w rejonie Rea Silvia. Udajemy się więc na mgły Divalian i za pomocą naszego wróbelka dostajemy się lewą stroną do Rea Silvia. W momencie, gdy na mapie zobaczymy napis nowego regionu, udajemy się ku lewej stronie, w miejsce, gdzie co trzeci tydzień możemy spotkać Petrę. Widzimy wystające półki skalne. Skaczemy na nie i podążamy nimi, aż dojdziemy do miejsca z posągiem trzymającym kulę. Naprzeciwko posągu znajduje się skała, na którą skaczamy. Gdy dostaniemy się na szczyt, aby lepiej było wycelować w platformę, której jeszcze nie widzimy, kierujemy naszą snajperkę lub łuk nad most w miejsce, gdzie znajdują się potworki i flagi, będąc na drugiej platformie. Powoli robiąc skok w tym kierunku, pojawi nam się pod nogami platforma. Dochodzimy do jej końca. Naszą myszkę kierujemy na skałę na dole z porośniętymi drzewkami. Robimy powolny skok w dół. Tam znajduje się nasza ostatnia skrzynia. Po otwarciu wszystkich skrzyń wchodzimy w Triumf Śniące Miasto, Zakładka Klątwa i Triumf Śmiała Fortuna. Dziękuję i pozdrawiam.